9.31, Wolność Wnet, przy mikrofonie Adrian Kowarzyk, a ze mną jest Cezary Głuchy, znany też jako Trader21, inwestor, konsultant finansowy, założyciel portalu Independent Trader oraz autor wielu książek. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. I cóż, szkoda życia i czasu radiowego na rozmowę o niczym, więc zaczniemy jak u Hitchcocka od mocnego wejścia. Coraz częściej w ostatnich miesiącach i latach z ust możnych tego świata polityków czy bankierów słyszymy o nowym ładzie, nowym porządku czy wielkim resecie. W zeszłym tygodniu gościem Radia Wnet był profesor Eugeniusz Gattner, członek zarządu NBP, również członek Rady Polityki Pieniężnej. Powiedział znamienite słowa, iż kryzys koronawirusowy wytworzy dług na poziomie 300% rocznego światowego PKB, ale po kryzysie niewykluczone, że już po Światowym Forum Ekonomicznym w ramach wielkiego resetu wszystkie długi zostaną umorzone. Co mogą oznaczać te słowa? Czy profesor może wiedzieć coś, czego nie wiedzą zwykli śmiertelnicy? Oczywiście. Każda osoba, która pracuje w banku centralnym bądź w strukturach powiązanych z bankami centralnymi, zdaje sobie dokładnie sprawę z tego, że cokolwiek się robi na globalnym poziomie, na tym najwyższym poziomie, to w pierwszej kolejności przeprowadza się testy w Japonii. Więc prosto, co w Japonii się dzieje przykładowo dzisiaj, na poziomie globalnym wprowadza się 7 czy 10-letnim opóźnieniem. I tak na przykład w Japonii po raz pierwszy w 2001 roku obniżono stopy procentowe do zera. W ujęciu globalnym obniżono je dopiero 7 lat później po Lehmanie. W Japonii po raz pierwszy uruchomiono quantitative easing, czyli proces polegający na drukowaniu waluty, za którą bank centralny skupuje od inwestorów obligacje rządowe, czyli jakby dług poszczególnych krajów, który do pewnego momentu jest w posiadaniu funduszy emerytalnych, funduszy hedgingowych, poszczególnych obywateli, którzy chcą w obligacjach rządowych przechować kapitał na przyszłość, przechodzi do bilansu banku centralnego, ale bank centralny go skupuje jakby po koszcie zero, za świeżo wydrukowaną walutę. I w ten sposób w Japonii przeprowadzono test w latach 2000-2007. Później to, co robiono w Japonii, zaimplementowano na znacznie większą skalę, czyli FED, Europejski Bank Centralny, Bank Anglii, Bank Chin rozpoczął quantitative easing po kryzysie z 2008 roku. A dzisiaj tego typu politykę wprowadzono już na poziomie ponad 150 krajów, których cała polityka jest koordynowana przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych. Więc to, o czym usłyszałeś, to tak naprawdę polityka, którą testowano w latach 2000-2007 w Japonii, później którą wprowadzono mniej więcej 2/3 globalnej gospodarki, no bo jeżeli sumujemy gospodarkę Chin, Stanów Zjednoczonych, Unii Europejskiej, Japonii, no to mniej więcej będzie 2/3 globalnego PKB. A teraz taką politykę implementuje się także w Polsce. Także wygląda to w ten sposób, że obniża się stopy procentowe znacznie poniżej realnej inflacji. Później poszczególne kraje zadłużają się, bo politycy myślą zero-jedynkowo. Skoro koszt obsługi długu jest bardzo niski, no to możemy wydawać pieniądze na lewo i prawo, możemy się zadłużać, skoro realne prawa ekonomii rzekomo już nie działają. I w ten sposób kumuluje się dług. Jeżeli do tego zorganizujesz pandemię, a w zasadzie wykorzystując jakiegoś wirusa, zamkniesz gospodarkę, to załamią się wpływy budżetowe. Wydatki jednak pozostają niezmienne, a wręcz powiedziałbym, że rosną, dlatego że pod pretekstem walki z efektami koronawirusa poszczególne rządy się zadłużają, no, rozdają pieniądze na lewo i prawo i ten dług się kumulują, przyrasta coraz bardziej. I w pewnym momencie żaden zdroworozsądkowy inwestor nie chce kupić długu rządowego, dlatego że na przykład obligacje polskie, 10-letnie, mają dzisiaj odsetki na poziomie 1,3% rocznie. Czyli gdybyś kupił obligacje polskie dzisiaj o stałym kuponie i je trzymał, a takie to w zasadzie najbardziej rozpowszechnione, i trzymał je przez 10 lat, łącznie dostaniesz pewnie 15% odsetek. A 15% to realnie pewnie wyniesie inflację w ciągu najbliższych 3 lat skumulowana. Licząc tylko 5% rocznie, a najprawdopodobniej dużo większa. Zmierzam do tego, że będzie brakowało kupców na obligacje rządowe i w ich rolę wejdzie po prostu bank centralny, tak jak w Japonii. Który ma nieskończone środki. On nie ma nieskończonych środków. To trzeba sobie jasno powiedzieć. On kreuje te środki z powietrza. Ma możliwość kreowania waluty z powietrza. Czyli kreują ją na bieżąco. Kreuje ją na bieżąco, tak. Jeszcze do niedawna banki centralne kreowały walutę tylko i wyłącznie na potrzeby systemu rezerwy cząstkowej, czyli tak, czy banków komercyjnych.
tylko i wyłącznie banki centralne z krajów trzeciego świata, jak Sudan, Zimbabwe, kreowały walutę z powietrza w taki sposób, jak się kreuje dzisiaj i to tylko przed epizodem hiperinflacji. Po chwilę później inwestorzy w tym kraju, widząc co wyprawia bank centralny danego kraju, pozbywali się obligacji, akcji, waluty danego kraju i dochodziło do hiperinflacji. Natomiast to, co kiedyś było uznawane jako, nie wiem, polityka szaleńców, dzisiaj jest międzynarodowym standardem i banki centralne poszczególnych krajów drukują walutę z powietrza i skupują po prostu obligacje. I mamy bardzo ładne określenie, nie wiem czy ładne, może to ocenią słuchacze, rolowanie długu, czyli jeżeli mamy dług, to bierzemy kredyt na to, żeby spłacić ten dług kolejnym kredytem i to się nie kończy. Dokładnie. To tak jakby, nie wiem, brakuje ci pieniędzy, bo straciłeś akurat pracę, masz dług hipoteczny, masz dług na samochód, więc zaciągasz dług jeszcze na karcie kredytowej, żeby tym długiem spłacić poszczególne raty. No tak, tylko że blefować, jak wiemy w pokerze, chociaż nie polecamy, oczywiście jesteśmy w radiu, można blefować do pewnego momentu, ale w którymś momencie ktoś może powiedzieć, sprawdzam. Niekoniecznie, dlatego że bank centralny, mając nieograniczoną możliwość kreacji waluty, on nie blefuje. Bank centralny może do końca drukować i może skupować obligacje. I teraz, żebyśmy mogli dojść do jakiegoś wniosku, co nas czeka w Polsce czy w innych krajach, trzeba się cofnąć znowu i zobaczyć, jak to wyglądało w Japonii. Japonia jest dzisiaj w relacji do wielkości gospodarki jeden z najbardziej zadłużonych krajów. Ten dług jest tam na poziomie 250 czy 300% PKB i nikt tak naprawdę nie przywiązuje już kompletnie uwagi do tego, dlatego że zdecydowana większość tego długu jest w rękach banku centralnego. Czyli w przeszłości jeszcze inwestorzy patrzyli na to, jak zadłużony jest kraj i jeżeli był zadłużony więcej niż 90% PKB, to uciekali od jego obligacji. Czyli tym samym, żeby zadłużyć się jeszcze bardziej, politycy, czy może inaczej, rynek wymuszał wyższe stopy procentowe. Mówiąc wprost, jeżeli masz kogoś, co do którego masz wątpliwości, czy spłacić swoje zadłużenia, no to albo otrzymujesz wysokie odsetki, albo nie pożyczasz mu kapitału. I w ten sposób rynek wymuszał wyższe odsetki i kraje spowalniały zadłużanie. Natomiast w sytuacji, w której na rynek wszedł bank centralny, nieważne jakie to odsetki są, bank centralny skupuje tak czy tak większość długu. W Japonii mamy taką sytuację, że co najmniej połowa długu jest już w posiadaniu banku centralnego. Nie jest też tak, duża część giełdy również należy do banku centralnego? Tak, i to chciałem rozwinąć. Za świeżo wydrukowane walutę jeny bank centralny skupuje nie tylko obligacje rządowe, ale i obligacje korporacyjne i akcje. Czyli czy ja chcę kupić akcje, w pierwszej kolejności musimy zarobić pieniądze i później musimy oszacować, czy te akcje są tanie i są dla nas atrakcyjne i je kupimy, czy są drogie i odpuszczamy. A bank centralny nie ma takich ograniczeń, czyli za świeżo wydrukowane jeny skupuje także akcje. I już dzisiaj, po 4 latach takiej polityki, mówię o skupie akcji, Centralny Bank Japonii jest głównym akcjonariuszem ponad 40 największych korporacjach japońskich, a to oznacza, że ma gigantyczny wpływ na zarząd, na radę nadzorczą i największe korporacje dzisiaj japońskie działają w oparciu o wytyczne z Banku Japonii. Więc Bank Japonii po iluś latach do druku stał się największym wierzycielem poszczególnego kraju, teoretycznie suwerennego kraju oraz największym akcjonariuszem japońskiej korporacji, czyli ma horrendalny wpływ na gospodarkę Japonii. I teraz jak to będzie dalej wyglądało? Bank Japonii nadal będzie drukował. Jeżeli zorganizujesz jeszcze, nie wiem, kolejny lockdown, bo utrudnisz przedsiębiorcom działanie, to dziura budżetowa eksploduje. Większość długu już całkowicie przejdzie do budżetu banku centralnego i w pewnym momencie bank centralny, posiadając już nieważne, czy to 50 czy 70% długu, może dyktować politykom, co mają robić. To jest bardzo proste zadanie. Czyli możemy dojść do momentu, w którym wszystko będzie należało do banków na całym świecie. Już należy. To nie jest to, czy my dochodzimy, czy nie. W tym momencie wystarczyłoby, żeby bank centralny przestał skupować dług. I to nie musi być bank centralny Japonii, który ma większość długu.
Gdyby Fed na przykład przestał skupować dług Stanów Zjednoczonych, czy Europejski Bank Centralny, to jest myślę lepszy przykład. Europejski Bank Centralny skupuje w Europie taką ilość obligacji, że Włosi czy Hiszpanie, które są technicznymi bankrutami, mogą zadłużyć się, płacąc powiedzmy 1% odsetek od obligacji 10-letnich. Nikt przy zdrowych zmysłach nie skupiłby hiszpańskich obligacji dla 1% rocznie. Więc mamy taką sytuację, że jeżeli Europejski Bank Centralny chociażby powie, że przestaje skupować dług Włochów czy Hiszpanów i natychmiast oprocentowanie włoskiego długu wzrośnie do 10%. Czyli 10-krotnie więcej pieniędzy będzie trzeba przeznaczyć na spłatę odsetek. Mówię w pewnym uproszczeniu. I dochodzimy do sytuacji, w której trzeba dokonać ogromnych przesunięć z budżetu edukacji, budżetu, nie wiem, opieki socjalnej na spłatę długu. I w takiej sytuacji ludzie wychodzą na ulicę. Czyli poszczególne rządy są zakładnikami już banku centralnego w tym momencie. Musisz mieć 100% długu. Wystarczy, że uzależnisz poszczególny kraj od siebie, od tego, czy skupisz obligacje, czy nie. I politycy nagle stają się posłuszni, dlatego że alternatywą jest groźba bankructwa. A jeżeli masz groźbę bankructwa, to ludzie natychmiast wychodzą na ulicę. A bank centralny jako... I dochodzi do zmiany rządu. Bank centralny występuje w prawie każdym państwie na świecie. Chyba jest tylko kilka przypadków, które nie mają takiego banku. No wiesz co, może są 3 czy 4 kraje. Libia na przykład była takim krajem jeszcze do 2011 roku. Pierwszą znaczącą zmianą po zdobyciu Trypolisu było utworzenie banku centralnego, który współpracuje bezpośrednio z BIS-em. To była pierwsza i najważniejsza decyzja. Po to, żeby uzależnić ten kraj od międzynarodowej finansjery. Następnego dnia po zdobyciu Trypolisu utworzono rzekomo niezależny bank centralny, czyli niezależny od danego kraju. Najwyraźniej takie były priorytety. O co chodzi? Chodzi o to, żeby poszczególne kraje nie miały kontroli nad walutą danego kraju oraz nad stopami procentowymi. Dlatego oddaje się dwie najważniejsze rzeczy w ręce rzekomo niezależnych instytucji. Tylko te instytucje nie są niezależne, one są zależne od międzynarodowej finansjery, czyli od Banku Rozrachunków Międzynarodowych. W Bazylei co 2 tygodnie spotykają się najważniejsi bankierzy centralni i oni ustalają, w jakim kierunku pójdziemy. Czyli, stopy, które na przykład mamy w Polsce teraz najniższe w historii, bo to jest 0,1%, ustala nie Rada Polityki Pieniężnej? Rada Polityki Pieniężnej wykonuje rozkazy, które przychodzą z góry. Z góry od? Wyobraź sobie prostą sytuację. Rada Polityki Pieniężnej, jak i NBP w Polsce są odpowiedzialne za siłę polskiej waluty. Czyli w normalnych warunkach stopy procentowe powinny być otrzymywane 2 czy 3% powyżej inflacji. A obecnie mamy sytuację, w której NBP zwiększa ilość waluty w obiegu, uwaga, o 16% rok do roku. Ilość waluty w Polsce, M3, czyli ta najbardziej szeroka miara, która bezpośrednio wpływa na inflację, wzrosła o 16%, jak ostatnim razem sprawdzałem. Co wywołuje w długim terminie, w naturalny sposób, mniej więcej 14% inflację. Dlatego, że gdybyśmy mieli niezmienną ilość waluty w obiegu, to mamy naturalną deflację. Ona wynika z tego, że mamy nieustanny postęp gospodarczy. Czyli przedsiębiorcy są w stanie z czasem produkować dobra szybciej, taniej, dlatego mamy naturalny spadek cen. Natomiast to, co się dzieje z cenami ogólnie, jest wypadkową 3 rzeczy. Po pierwsze, tej naturalnej deflacji mniej więcej 2%. Po drugie, ilości waluty w obiegu, a ta wzrosła o 16%. I po trzecie, tempa, w jakiej waluta cyrkuluje w gospodarce. I to tempo w ostatnim czasie gwałtownie spowoliło, dlatego że mieliśmy lockdown, mieliśmy zamknięcie gospodarki, mieliśmy drastyczny wzrost bezrobocia. A jeżeli zamykasz gospodarkę i ludzie nie wiedzą, co ich czeka za 2 miesiące, za 3, za pół roku, to przestają wydawać walutę. Tak jak w normalnych okolicznościach waluta krąży tam na jakimś tempie, czasem jest szybsze, czasem jest wolniejsze. W momencie, kiedy zamykasz gospodarkę, to spada drastycznie tempo cyrkulacji waluty i tylko dlatego nie mamy jeszcze dwucyfrowej inflacji. Ale jeżeli gospodarka wróci do normy, nieważne czy to w efekcie naturalnego wzrostu,
czy to w efekcie odmrożenia gospodarki, czy jakichś tam super pakietów stymulacyjnych, które w długim terminie są bardzo szkodliwe, to tempo cyrkulacji w pewnym momencie wróci do nowego poziomu i inflacja nas bardzo silnie uderzy. Dobrze, banki to są... centralne to będą są... nadal utrzymywać stopy procentowe blisko zera. To są pieniądze. Powiedziałeś, że za pieniądze, za środek płatniczy w każdym kraju nie odpowiadają politycy, nie odpowiadają ludzie płacący tym środkiem, tylko banki, w tym banki centralne, ale są jeszcze alternatywne sposoby oszczędzania, odkładania. Chciałem zapytać konkretnie o złoto. Jak zachowywało się złoto w ostatnim czasie, w momencie, kiedy ogłoszono zarówno kryzys, kiedy ogłoszono pandemię koronawirusa, kiedy ogłoszono wynalezienie szczepionki i czy złoto jest odpowiednią, dobrą alternatywą do inwestowania? Patrzysz w zbyt krótkim okresie, dlatego że dla osób, które chcą kupić złoto, cena złota wyrażona w złotówce jest pochodną dwóch rzeczy. Dolarowej ceny złota i kursu dolara. Kurs dolara za każdym rośnie, jak mamy niepewność na rynkach, dlatego że dolar jest taką walutą dla międzynarodowych graczy, jak John Safe Haven. Jeżeli coś się dzieje na rynkach, to natychmiast kurs złota, kurs dolara czy kurs franka gwałtownie rośnie. Poza tym mamy długoterminowe jeszcze tygle na dolarze. Ważne, w każdym razie złoto nie zyskuje w okresach paniki, tak jak się poszczególnie przyjmuje. Złoto zyskuje wtedy na silnie, kiedy mamy negatywne rzeczywiste stopy procentowe. Bo przeciętna osoba w długim terminie, która nie ma dużej wiedzy, może inwestować w zasadzie w trzy główne, powiedziałbym, aktywa, to nie wiem, czy jest dobre słowo, ale większość osób trzyma pieniądze na lokatach, bądź w obligacjach rządowych, bądź w nieruchomościach, bądź w złocie. I jeżeli lokaty ci płacą 2, 3, 4% powyżej inflacji, to wtedy nie ma najmniejszego sensu utrzymania pieniędzy w złocie. I dlatego na przykład mimo wysokiej inflacji w latach 1980-2000 w ciągu 20 lat cena złota spadła ponad 70% w dolarze. Gdybyśmy uwzględnili inflację, spadła 85%. A spadła dlatego, że mieliśmy pozytywne, rzeczywiste stopy procentowe. Czyli przeciętna osoba mogła w łatwy sposób przechować majątek i zainkasować jeszcze kilka procent powyżej inflacji, czy to w obligacjach, czy to na lokatach. Nas w 2001 roku, po kryzysie wywołanym pęknięciem bańki na Nasdaqu, na całym świecie niemalże obniżono stopy procentowe znacznie poniżej inflacji. Czyli lokaty już ci nie płaciły wystarczających odsetek, aby zrównoważyć utratę siły nabywczej, obligacje podobnie. I to był moment, kiedy cena złota zaczęła rosnąć, bo mieliśmy negatywne rzeczywiste stopy procentowe. I z czymś takim mamy do czynienia obecnie. I z czymś takim będziemy mieli do czynienia przez, myślę, że co najmniej kolejne 5 czy 6 lat. Na przykład w latach pomiędzy 2001 rokiem a 2020 złoto, nieważne w której walucie, w dolarze, w euro, we franku, w funcie, w złotówce, drożało między 8 a 12% rocznie. Najmniej we franku, najwięcej bodajże w funcie brytyjskim. Po prostu to funt się zdewaluował mniej więcej w tempie 12% rocznie w odniesieniu do złota. I cena złota dalej będzie rosła, ale jeżeli ktoś kupuje złoto po to, żeby pospekulować po pandemię, pod wynalezienie szczepionki, to nie tędy droga. Ale w dłuższej... Jest, żeby, tak, w dłuższej perspektywie. Jak najbardziej. A ja jak wygląda... 30% kapitału mojego ulokowanego w metalach szlachetnych, w złocie, w srebrze fizycznym, nie w żadnych kontraktach terminowych, czy w spółkach wydobywających metale szlachetne. Jak wygląda nasza perspektywa na najbliższe miesiące? Mam na myśli zbliżające się Światowe Forum Ekonomiczne w styczniu. Tak jak na początku nawiązaliśmy do wypowiedzi profesora Gonisza Gattnara, a propos możliwego resetu, światowego resetu, też hasło tej konferencji to wielki reset. Co to może oznaczać? Globaliści chcą osiągnąć kilka celi. W ustroju takim kapitalistycznym, ale prawdziwie kapitalistycznym, o którym, nie wiem, prawdziwego kapitalizmu w Polsce czy w Europie nie ma od ponad 20 lat. Nie może być w sytuacji, w której wydatki rządowe odpowiadają za 40 czy 50% gospodarki. W takiej sytuacji mamy bardziej ustrój socjalistyczny. W każdym razie globaliści nienawidzą kapitalistycznego systemu, dlatego że w nim kontrola spoczywa głównie na małych, na średnich firmach.
dążą do przebudowania całego systemu. My oficjalnie słyszymy, że kapitalizm nie zawiódł. Ale tak jak powiedziałem, nie ma kapitalizmu, w którym większość wydatków odpowiadają wydatki rządowe, czyli jakby przez sektor publiczny przechodzi większość kas ze względu na wysokie wydatki, wysokie opodatkowanie i tak dalej. Więc wszędzie słyszymy teraz na tych najwyższych szczeblach, że kapitalizm rzekomo zawodzi. Więc państwa mają przyjąć większą rolę. Czyli socjalizm. Socjal, dokładnie. W zasadzie to komunizm. I osoby pokroju Klausa Schwaba, czyli prezesa Światowego Forum Ekonomicznego, tak naprawdę to są marionetki, których zadaniem jest promowanie konkretnych idei. I od nich słyszymy, że musimy doprowadzić do poprzez wielkiego resetu. Wielki reset jest niby okazją, która ma pomóc przebudowaniu światowej gospodarki. To przebudowanie ma iść w następujący sposób. Mamy ograniczyć dziedziczenie, mamy podnieść podatki, mamy utrzymać silnie negatywne stopy procentowe po to, żeby zniszczyć kapitał. I docelowo mają pozostać dwóch pracodawców. Pierwszy ma być rząd, drugi mają być międzynarodowe, największe korporacje. Dlatego między innymi dzisiaj przy okazji resetu uderza się w małe i średnie firmy, natomiast pozwala się działać największym korporacjom. Nawet gdyby uderzano w nich dokładnie w taki sam sposób, czyli gdyby nakazano zamknięcie tych największych firm i otoczono im żadną ochroną, to tak czy tak one mają jeszcze ostateczną deskę ratunku. Mogą wyemitować obligacje korporacyjne i emitują, które skupuje bank centralny. Europejski Bank Centralny na przykład w Europie skupuje ogromną ilość długu korporacyjnego. Czyli jeżeli mamy dwa podmioty, które niby działają w podobnym otoczeniu, jako firma średniej wielkości, to ona w takim otoczeniu jak dzisiaj jest odcięta całkowicie od kredytu. No bo banki boją się pożyczać pieniądze. Mało kto jest w stanie w takiej średniej wielkości firmy wyemitować obligacje, a już na pewno bank centralny nie kupi ich obligacji, nawet gdyby mi się udało. Także Europejski Bank Centralny kupuje obligacje korporacyjne tylko największych podmiotów. I tych, które sam wybierze z jakiegoś powodu. Oczywiście, że tak. Dlatego, nie wiem, firma X działająca niby w normalnych warunkach musi, jeżeli jej się w ogóle uda wyemitować obligacje, musi zaoferować 5 czy 8% odsetek. Natomiast korporacja wybrana czy wskazana przez bank centralny może zaoferować 1/10 odsetek, procenta odsetek rocznie. I takie obligacje zostaną skupione przez Europejski Bank Centralny. I dzięki rolowaniu długu korporacyjnego taka firma może przetrwać, nawet jeżeli przez X lat będzie leciała na stratach. Bo ten dług będzie rósł, a stosy najprawdopodobniej zostanie odpisane, tak jak już słyszymy z wypowiedzi niektórych bankierów centralnych. Więc globaliści po prostu dążą do eliminacji małych i średnich przedsiębiorstw po to, żeby pozostały korporacje i żeby coraz większy udział w gospodarce przejął rząd. I wróćmy jeszcze do jednostki, bo powiedziałeś... Zrównać nierówności, czyli po prostu równać każdego w dół. No idziemy w kierunku takim, w jakim... Z jakiego odchodzi Kuba? Bo Kuba jest świetnym przykładem tego, jak działa komunizm. Nie mamy nierówności, bo każdy żyje ledwo z miesiąca na miesiąc. Powiedziałeś, że chodzi o to, żeby pozbyć ludzi, małych, drobnych, średnich przedsiębiorstw kapitału. Czy dojdziemy do takiego momentu, gdzie tak jak teraz wynajmujemy od firmy, od banku telefon, będziemy wynajmować wszystko, nie będziemy nic posiadać, nie będziemy posiadać domu, nie będziemy posiadać samochodu, bo wszystko będzie leasingowane, wypożyczane? Jednym z haseł propagandowych Światowego Forum Ekonomicznego jest: nic nie masz, jesteś szczęśliwy. To czemu bankierzy chcą mieć wszystko i banki? Nie wiem, czy chcą mieć wszystko. Nie chodzi o posiadanie wszystkiego. Chodzi o kontrolę nad jednostką. Dlatego, że jeżeli masz zdelegalizowaną własność prywatną, a z czymś takim mamy do czynienia na przykład w systemach komunistycznych, to musisz non-stop pracować. Jeżeli jesteś nieposłuszny, jeżeli wychodzisz protestować na ulicę, jeżeli robisz coś, co się nie podoba rządzącym, to w bardzo prosty sposób mogą cię odciąć od systemu. Jeżeli nie masz aktywów, nie masz majątku, to musisz nieustannie jakby współpracować z rządzącym. Bo jeżeli nie, to jesteś całkowicie wykluczony z systemu. Jeżeli nie masz nic, nie masz oszczędności, jesteś zmuszony nieustannie pracować, bądź jeżeli nie pracujesz, to otrzymujesz bezwarunkowy dochód gwarantowany, to te pieniądze jakby wydajesz na bieżąco. Wynajmujesz mieszkanie, wynajmujesz środki transportu, kupujesz żywność. Ale jeżeli odcinamy cię od systemu, to nagle
nie jesteś w stanie funkcjonować. Więc dążę do tego, że tego typu system, który planują nam wprowadzić globaliści, wchodzimy na jeszcze większy poziom kontroli i jeszcze większy poziom uzależnienia jednostki od rządu. Ale mówisz o scenariuszach dystopijnych prosto z książek Orwella czy Huxleya. Wiesz co, myślę, że w lepszy sposób niż Orwell opisał to polski autor Janusz Zajdel. Jest taka książka Lines Inferior. To jest dziwne, bo ta książka powstała napisana w 1980 roku, ale ona w perfekcyjny sposób opisuje świat, do jakiego dążą globaliści, który dosłownie jest opisany w założeniach Światowego Forum Ekonomicznego. Myślę, że to jest dużo lepiej, w dużo lepszy sposób jest odzwierciedlona niż książka Orwella. Zostało nam niewiele czasu, bo niecałe 3 minuty, ale w takim razie zapytam nadchodzący... Chiny są dzisiaj na przykład dobrym przykładem, gdzie rząd ma gigantyczny udział na najwyższym życiu gospodarczym, czy w kształtowaniu jakichś relacji gospodarczych na najwyższym szczeblu i na średnim, a teraz ten poziom jest sprowadzany także na poziom małych i średnich firm. Bo do tej pory Chiny funkcjonowały w ten sposób, że największe projekty, największe korporacje były kontrolowane przez rząd. A teraz rządowi przedstawiciele są wprowadzani do małych i średnich firm po to, żeby kontrolować, czy ich działania są zgodne z naszymi przyjętymi celami. Ale w Chinach jeszcze na tym najniższym szczeblu mieliśmy bardzo wysoki poziom wolności gospodarczej. Powiedziałbym, że wyższy niż w Europie czy w Stanach Zjednoczonych. Bo były niższe podatki, mniejszy poziom regulacji. A teraz to wszystko zostaje wprowadzane także na tym najniższym poziomie. W Chinach mamy na przykład te indywidualne oceny. Czyli każdy obywatel otrzymuje konkretną ilość punktów w zależności od tego, z kim się spotyka, czy pracuje, ile czasu spędza, nie wiem, grając w konsolę. I te punkty przyznawane na bieżąco decydują ratingi, o tym. Personalne ratingi. Dokładnie tak. I one decydują o tym, czy masz dostęp do internetu, czy możesz wykupić bilet lotniczy, czy chociażby bilet na pociągi szybkie, czy na szybkie pociągi. Czyli jeżeli jesteś nieposłusznym obywatelem, bądź jesteś obywatelem niewygodnym dla rządu, to dajemy ci na tyle niski rating, że odcinamy cię od większości usług dostarczanych przez rząd czy przez korporację. W Europie właśnie taki system jest wprowadzany we Włoszech. I myślę, że to jest dopiero początek. I w takim momencie ludzie nie wyjdą na ulicę protestować, bo to obniży im rating, nie powiedzą nic wbrew rządzącym, bo to obniży im rating i zabroni kupować towary, kupować dobra, podróżować. Taki jest cel nadrzędny. Natomiast globaliści zdają sobie sprawę z jednej rzeczy. Ten prawdziwy szczyt władzy to jest może 1 promil populacji. Więc za każdym razem, kiedy dochodzi do jakiegoś przebudzenia, ludzie stają się świadomi, ludzie buntują się, to po przekroczeniu pewnego momentu ich plany muszą zostać wycofane na rok, na 2, na 5 lat. Czyli jakiekolwiek zmiany są wprowadzane, muszą być wprowadzane w powolny sposób. Case powolnego gotowania żaby. W pewnym momencie, jeżeli dochodzi do zbyt gwałtownych zmian, zbyt dużego przebudzenia, a dzisiaj w niektórych krajach dochodzi rzeczywiście do przebudzenia, to politycy muszą się wycofać, bo wiedzą, że ich tłum zmęczuje. I tu postawimy 3 kropki i będziemy obserwować dalej razem z Cezarem Głuchem, znanym także jako Trader21, inwestorem, konsultantem, założycielem portalu Independent Trader oraz autorem wielu książek. Niestety czas nas goni, musimy kończyć. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Dzięki za zaproszenie. Dziękujemy, do usłyszenia i czas na wiadomości.